Witajcie, drodzy moi. Dzisiaj chcę was zachęcić do tego, żebyście obchodzili 13 maja jako rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej, rozpoczęcie tych objawień oraz kolejną rocznicę zamachu na Jana Pawła II, który był później związany właśnie był przez ten zamach, w wyniku tego zamachu jako z Fatimą. I ta kula, która go przeszyła, jest w koronie Matki Bożej Fatimskiej, tam na miejscu w Portugalii. Otóż 13 maja 1917 roku Matka Boża objawiła się trojgu pastuszkom. Wiemy o tym, Mucji, Jacyncie i Frankowi. Pytanie, skąd Pani jest, bo taka była piękna, powiedziała, jestem z nieba. Nie przedstawiła swojego imienia dopiero w październiku, 13 października. Otóż zachęcała ich do codziennego różańca, do modlitwy za pokój na świecie, że ta łaska jest szczególnie wybrana przez Maryję i u Maryi drogą różańca świętego. Następnie do wezwania do ofiarowania wszelkich swoich cierpień za grzechy ludzi, nawrócenie ludzi, jakby grzechy przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I tutaj was chciałbym zachęcić. Codziennie wielu z nas ma różnego rodzaju dolegliwości. No, utyskujemy, narzekamy, mówimy znajomym, dzwonimy, a boli mnie to, a boli mnie tamto. Spróbujmy to powiedzieć Maryi, ofiarować się cierpieniem jej właśnie w intencji takich wynagrodzenia. Ma to niesamowitą moc i łaskę wymadlania darów Bożych. Bardzo was zachęcam do tego, żebyście Fatimę widzieli nie jako strach przed wojną, ale jako wielkie orędzie potęgi, miłości, pokoju niepokalanego serca Maryi. Bardzo was do tego zachęcam. To jest ser Fatimy, niepokalane serce Maryi, potęga tego serca. A wszystkie inne dodatki są przy okazji, jako element objawienia przekonania do aktualności wiary. Szczęść Boże wam, moi kochani, i wam Pan Bóg błogosławi i dzieci fatimskie. Szczęść Boże.